W drugiej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, 10 werset i 12 werset, Bóg powiedział: posyłam cię oraz będę z tobą. Boskie zlecenie i jego obecność. Bóg nigdy nie prosi nas o zrobienie czegoś dla niego bez jego obecności. Jeśli Pan posyła, to Pan zaopatruje. Jahwe ukazał się Mojżeszowi, aby powołać go. Widział ucisk jego ludu, który był w Egipcie, i dlatego zstąpił, jak mówi nam druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 7-8 wersetu. To zapowiedziało późniejszy fakt. Pan Jezus zstąpił, aby wybawić swój lud. W przypadku niewoli egipskiej Bóg chciał, aby jego przedstawicielem był Mojżesz. Mojżesz przywołał kilka powodów, dla których uważał się za nieodpowiedniego. Po pierwsze, powiedział, że jest nikim, jak mówi nam druga Mojżeszowa 3:11. Po drugie, że lud powie, że Pan się mu nie ukazał, jak mówi druga Mojżeszowa 4:1. Po trzecie, że Bóg nie powinien posługiwać się kimś, kto nie umie mówić, tak mówi druga Mojżeszowa 4:10. Być może ta ostatnia rzecz wydawała się najpoważniejsza, jednak wszystko to nie było trudnością, ponieważ Jahwe powiedział mu, że będzie z nim. To wszystko, czego naprawdę potrzebujemy. Czasami rzeczy, o które jesteśmy proszeni, mogą wydawać się zniechęcające lub czujemy, że nie jesteśmy wystarczający do wykonania zadania. To właśnie wtedy Bóg chce nam pokazać, że jeśli On to o to poprosił, to On będzie wystarczający, aby to osiągnąć. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w drugim liście do Koryntian, trzeci rozdział, 5 werset. Jest to dla nas okazja, by Go lepiej poznać. Misja przychodzi wraz z Jego obecnością. To jest Jego obietnica. Zaufajmy Mu. Tak mówi nam Słowo Boże, że jeśli Bóg powiedział: posyłam cię, to też powiedział: będę z tobą. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 10 werset oraz werset 12, że jeśli Pan wysyła, Pan zaopatruje. Lord sends, Lord provides. O ile nie przekręciłem tego powiedzenia.